Świetnie. Nie ma. Ja się, nie no, ma, wypchnęli mnie do przodu. Widzicie, że przed wami jest sala, w której Alfred kilofem próbuje odłamać kolejny posąg już. Spokojnie. Jak ta sala wygląda? Jest ogromny napis, nie wolno niszczyć posągu. Nie, no zabijam się. No. Na środku jest kamienny stół zastawiony jedzeniem i napitkami. No. Za stołem siedzi zwalista postać z drobnymi, kaprawymi oczami, kruchymi policzkami i otwartymi w lekkim zdumieniu ustami patrzy na wchodzących. A właśnie Alfred próbuje miejsce między tym stołem, tym zastawionym, kamiennym, a tą postacią, grubo, po prostu rozłupać i odsunąć je od siebie. A czy to jedzenie da się podnieść? Nie, to jest kamienne, taka po prostu wylana. Wszystko całe, ciągiem. Tak, rzeźbione jakieś tam. No to tak jak mówię, no. Jakiś prowiant wyciągnąć i włożyć pod gębę, jakby to pomogło. Wkładacie mu prowiant do gęby, tak? Masz prowiant, ja nie mam prowiantu. Ja mam jeszcze 3 razy. Ja już nie wiem, mam. To nie jest prowiant. Ja je rzucę na niego. Jak będę miał punkty szczęścia. Daj spokój, nie wyrzucisz 90+. No, to nie jest w stoku, ja już popadł. Ej, chciałem dzisiaj 2 razy. Przez sesję rzucałem. Zasada była taka, że można. Co można ciekawego? No. Czy ma ten prawek coś dał? Nic, ubrudziliście po prostu posąg, żart. Tak też może być. Ubrudziliście posąg, żart. Znaczy żart, ubrudziliście. To są suchary, podejrzewam, więc to nie ma żadnych jakichś tam... pomidorków. Ja wróciliśmy po ten. Wkładam mu pytanie. Może jakaś wódka? No jest to jest wypite moje. Może mamy jakiś tunek. O, przejdź go. Ale albo co tam jest? Bo nie jest pijany, no. No tak. Się pod stoi. Ile się pod stoi? Nie, on jest pełny. Myślę, że tak jak ołtarz taki, nie? No, wiesz, to... Może faktycznie. Bryła kamienny, kamienna. Od płyty. Jak moich... podstawiam, jak sobie. On siedzi ze stołem. Ale w sensie chodzi o. A on się go chciał obudzić pod stół. No on już to próbował, ale to jest cała tak jakby kamienna rzeźba. No. Czy on siedzi tak jak ja teraz? Czy w moim przyborniku medycznym, w moich super precyzyjnych chirurgicznych narzędziach jest jakiś alkohol do, wiesz, przemywania ran na przykład? A jest? Patrzę. Nie ma ktoś wody jakiejś, alkoholu, czegoś? Raczej w przyborach chirurgicznych chyba nie miałaś alkoholu. Nie ma, to chyba się nie jest coś, to trzeba osobno kupić. I to da jakiś tam dodatkowy. Nie wiem, ale... Nie bardzo. Rozglądam się z alkoholem taki... dookoła. Może zapytam... No. W ogóle się zapytam ja o czymś, szansa. O! Właśnie to chciałem zaproponować. Zwracam się i pytam. Ja oczywiście miał na czarną godzinę wali górę, ale to on jest nerwowy ostatnio, on nie może się jeździć. Pobij go. Możesz mnie zapołać. Sam powiedziałeś, że w jednym z tych gigabowców może... Dobra, Marki, przypomniałeś mi. No i... Do lekarstwa wszystko. W sumie moglibyśmy... Ale zostaw łóżko. Otwierać. Moglibyśmy spróbować wlać któryś z płynów, które się wylewają z brzucha Feniksa. No i co, no i wlewam trochę. Nie, tak co? Alkohol zaczyna moczyć ten cały chleb, który miał wcześniej. Nikt nie wiem, co miał naprawdę. Ej, tak, tak jest najlepiej. Łódka z chlebem. Zawiedzam. I nagle słyszeliście rzeczywiście szurnięcie kamieni gdzieś z sali głównej. Okay. Słyszycie, jest następny! Dobra robota! Gdzieś z sali głównej. Pociągam łyka i zamykam. I jak coś to powiedz, że posąg wypił wszystko. O. To wracamy, nie? Ta czwórka nam została. To szkoda już tam nie wejść, tylko to trzeba zrobić. Dowiemy się, będziemy się rozwijać. Na tym stanie. Go z łóżkiem wchodzić. Wygląda jakby tam już się sytuację. Tam i trzy kobiety. Może też to no. Jest zdrajca. Tak jak jeden wśród nas. I tak ja też się patrzę na to. Ej, naprawdę chłopak. Ja patrzę na drugiego ziołka. Nie chciałem. Kilka razy nie chciałeś. Co? Kilka razy nie chciałeś. Raz nie chciałem, bo kilka razy się uratowałem. Ja to jest nic. Kiedyś z nami podróżował taki elf. Boże.
I wszyscy mu wybaczali. On chyba głównie nas chciał zabić. Ale wszyscy mu zawsze wybaczali. A co miał chodzi... jakiś kultysta. A co mnie obchodzi, z kim wy tam podróżowaliście? Nie obchodzi to, że ja teraz nie podróżujemy z tobą. Pomyśl, jakobyś może kiedyś obchodzić, że podróżujemy z tobą. No teraz mnie to obchodzi właśnie, że podróżuję z tobą, bo ty mnie co chwilę chcesz zabić. On za dużo gada, czego mam tutaj walnąć? Nie, bo się rozpadnie. No ostatni szpar. Chodźmy. Nie mówiłem tobie tak nagło, żeby słyszał. Widzicie, że w międzyczasie, wracając do sali głównej, Hans z ja próbowali się już dorwać do trójki, sarkofagu z trójką, który podnieśliście nieco wcześniej. Widzicie, że właśnie odsuwają płytę. Tak, czyli jeszcze tylko dwójki? Nie. No. A to czwóreczka, no. Widzicie, jak... A to pierwszy idzie, nie? Hans wyciąga z grobowca, zerkając delikatnie, nie, ostrożnie do środka. Hans wyciąga jakiś przedmiot. Widzicie, miecz. Krótki miecz. To wchodzisz do nich? To wiesz, weszliście do sali, a on właśnie ten. Krótki miecz jest cały czarny. Ma rękojeść. Nie boisz się, że to może zabrać? Hans podrzuca. Jaką ma rękojeść? Przyglądać się temu? Tak. No. Pod względem magicznym. A pod względem zwykłym. Niedziałczym. To zaklepuje sobie ja, mówi Hans od razu. No dobra, ale pokaż ten przedmiot. Opisz ten miecz. Nie, jestem szabrownikiem. Na mnie to wchodzi. Wygląda na miecz oficerski, mówi Hans. Patrzycie, widzicie, że ma kościaną rękojeść, ale kształt, ale jest czarna, tak samo jak ostrze. Głownia i ta rękojeść. Rękojeść ma oczywiście kształt głowy smoka. Wow. Widzieliście gdzieś. No właśnie, widzieliśmy taki ten nożyk tam jest. Ja wyciągam tak z zapresu pod płaszczą, mówisz sztylecik? Tak, tak, ewidentnie komplet. No, jest ten sam komplet sztuńców. Powiedz, że zgubiłeś. Widzicie, że waży go, uderzając tutaj, on wraca. Czy się tym zna? Chowa do takie sztuczki. Biorę moją pracę i robię coś takiego. Pan podchodzi do ciebie i mówi, pokazywałem, jak byłem mały. Naprawdę słaby. To co? Chodzę ze komnaty. Tajemnic. Słucham? Gdzie? Co? Ty nakręcasz całą tą przygodę, widzę. Ja nie nadążam po prostu za tobą. Co to znaczy, do jakiej komnaty wchodzisz? Do czwórki. Ja idę sam, czekaj, bo popsuję. W czwórce... Byliśmy. Byłeś już, tak, byłeś już w czwórce, gdy ratowałeś Jao. Schodziłeś do jamy 5-metrowej, żeby przywiązać Jao i go wyciągnąć. Kazali ci tam wejść, bo nikt nie chciał tam wejść. Bali się, że jest jakaś druga pułapka. Jao tam wpadł, uciekając przed upiorem. Przyszedłeś go ratować, koledzy, wyciągnąć się potem do góry. A tam był ten typ przecież. A to już nie ma upiora, można zapytać. Jest dwumetrowa dziura w ziemi, można ją przeskoczyć. Paul ją kiedyś nas przeskoczył. No dobra. No przeskakujemy tam, to skakuje. Zerkam w dół. No dziura jak dziura, no. Z jakimś kolesiem na to. No, przeskakuje. To mam doświadczenie z dziurami. Patrz, przeskakuje. No ja nie przeskakuję. Zostajecie po drugiej stronie, tak? Ktoś zostaje po drugiej stronie? Ja zostaję. No, ja nie stanę. Ja wchodzę. No, jesteś... też wchodzę do tego miejsca. Przeskakuję przez dziurę i wchodzę do tego posągu i się zastanawiam. W sali końcowej na tym korytarzu widzicie dumny posąg niezwykle urodziwego mężczyzny siedzącego na tronie. Patrzy na wchodzących. I co tyle? Czy obmacuje cały posąg, czy są jakieś otwory? Rzuć sobie. Na przeszukiwanie. Ja też mu pomogę. Proszę. 67. Nie. Weszło. Nie znalazłem żadnych otworów. 33, no na 42, bo na plus 10.
Nic po prostu tego nie znaliście. Nic by was zainteresowało. Posąg jak posąg. Siedzi na fotelu, rozłożony. Patrzy dumnie, pyszałkowato wręcz na wchodzących. Czy mamy coś odbijającego światło? Może chodzić o odbicie? Lustro, może wiesz. Nie uznaliśmy miłości w życiu, bo kochał tylko siebie. Czy to jest takie, że aby mógł udzielić siebie w tym? Ta kula jest upolerowana. Nie przypomina ciebie. Ale czy odbija światło mu chodzi? Wiem, o co mu chodziło. Nie, jest matowa. Dammit. Czy ma coś za plecami? Oparcie fotela. Czy to jest monolit? No, tak, w całości, jak większość tych... Przyglądam się całej sali posągu. Jest minimalistyczna, jakieś 4x4 metry, tak jak wszystkie pozostałe sale, mniej więcej. Takie cele to są. Nic szczególnego, żadnych dodatkowych elementów tutaj nie ma w tej sali. Ej, a może wiesz, wstaj mi, bo i tak patrzy do mnie, ma jakieś, a usta mają kształt jaki? Taki rozdziebiony taki? Nie ma otworów. Ale nie musi być otworów, ale wstaj mi, wiesz, on tam z kobietami, nie? Tam kobiety, coś zabawa, a ty już masz doświadczenie. Może powiem, żebyś tego nabrał. Ja myślę, że tutaj to powód już nie z obłędem wyjdzie po tych. No, trzeba potrenować przed spotkaniem z Lady Applebaum. Nie wiem, gdzie jeszcze można zajrzeć, żeby... Kurwa. No. Próbuję pocałować ten posąg. Ale jakoś tak normalnie, czy tak namiętniej bardziej, czy... Na razie normalnie. Na razie. Ale nie ma wąsów, tak? Nie. Zamykam oczy i przynajmniej tyle myślę sobie. Czułeś zimno na twarzy? No. Nic się nie dzieje. Ja tak patrzę... Trenuję przed spotkaniem z Lady Applebaum. Podchodzę do Nargonda i jakiś dziwny, trzymając kulę. Ja może wyjdę? Wszystkiego chciałem spróbować, tak? Znaczy nie! Jak skończysz, to zawołaj, dobra? I wychodzę. Poczekam na zewnątrz. Kto z was ma lepszy pomysł? No, też go mogę jeszcze spróbować znaleźć coś, czego nie widzieli. No mnie nie proszę. Ja jeszcze nie szukałem. 11. No, 43. Nic nie znalazłeś ciekawego. Kompletnie nic nie znalazłeś. Mówię wam, to jego prawe oko jest większe niż lustro. Być musi może. Musi przejrzeć siebie, coś wypolerowanego. Nie wiem. Ma bardzo, znaczy się, jeżeli oczywiście na ile ta rzeźba może to przedstawiać, ma bardzo wypielęgnowane paznokcie też po tym rzucie. A czy jak się go popchnie, czy to jest ruchoma rzeźba? Czy jest nieruchoma? Zależy, jaką siłę przyłożyć. Jest przygwoździony do ziemi, czy można go poruszyć? Raczej ty go nie jesteś w stanie poruszyć. Nargon, spróbuj go odwrócić od tego, obrócić w kierunku, właśnie, żeby nie patrzył na... Nargon! No. Jak to robisz? Masz wyrąbane na to, że jest oblężenie zamku. Chcesz chodzić ci, żeby odwrócić? Tak, bo on patrzy bezpośrednio na ciebie, nie? Może żeby nie patrzał. Coś tam odwrócił wzrok. To jest sposób. Ty możesz zasłonić mu oczy. Nie było żadnych napisów. Nie, tu nie ma żadnych napisów. Jedynym napisem jest ten napis na sali na wprost. Cały kamień musi odwrócić. Nie ten, który masz, tylko ten, który jest na sali. I on, ja ci go nie podałem, bo albo wiesz, ten go rozszyfrował. Żaden z dotychczasowych posyłków na tym nie polegał. Ten nie? Napis na sali, tam go na obrazku widać, jak ładnie ktoś ułożył. Brzmiał... Tam jest go. Pibis moriam perveniet simit asies habemus vade iter. Co według ciebie oznacza?
Tylko pamięć o tym, skąd pochodzimy, pozwala nam nakreślić drogę, którą powinniśmy podążać. W wolnym tłumaczeniu oczywiście. Jest to staroklasyczny jakiś dialekt, który no, ciężko było cyfrować, ale kurde, doskonałe znajomości klasycznego. No spróbuję mu zasłonić oczy. Wcisnąć te oczy. Coś z jego oczami próbuję zrobić ogólnie. No. Zasłonić, wcisnąć, ruszyć, gnąć. Skała, nieruchoma skała, nic się nie dzieje. Oddaję pokłon. Nie. Dobrze, no. Poszedł posągiem, tak? No w sensie... No tak, bo przed czym innym, przede mną. No nic się dzieje, to jest posągiem. Może to on był ostatnim, więc zamordował wszystkich. Słyszeliśmy to raz. Więc trzeba go po prostu pochapać krwią. Jest zdrajca. Krwią zdrajca. Ja tak bardzo nie pamiętam tego tam. Słyszeliście gdzieś z kim się chyba śmiało? W sali obok uderzenie, łupnięcie. Pewnie kolejna pokrywa spadła z któregoś z grubowców. Jak się nazywa? Nie, Dilmar, tak? Chyba ktoś się śmiał, świetną czystość. Nie, to się Jalmar śmiał. Jalmar był tam gdzieś. Był Jalmar. Pierwszym był Jalmar. Pierworodny i starszy z braci. Nie wiedziałbym, że Gemar się chciał ukryć piękną żonę. I utonął. Myślałem, że ten czwarty element jest miłość. Nie udało. Słyszysz głos ja woła cię. Alfredzie! Mógłbyś tu podejść, Alfredzie! Dobra, wchodzę tam. Ale głuszcie się proszę. Może ktoś idzie z nim. Ale ja rozumiem, że wy rozpiniacie dalej tą zagadkę z sarkofagu. Ja lubię. No, tam rozumiem. Następnym razem przyłożę kulę mu do twarzy. Alfredzie, mój przyjacielu. Ja mówi. Tak, ja słucham. Chyba znaleźliśmy. Mamy szansę, mamy nadzieję. Zobacz. Prowadzi cię do sarkofagu, który został podniesiony przy numerze 6. I wyciąga z niego butelkę. Biorę butelkę. Bardzo starą. Przyglądam się. Już jest taki bardzo tłusty, stary jakiś płyn w środku. Aż dziwi, że nie wyparował całkowicie. Butelka jest zapieczętowana woskiem, jakimiś maziami, sznurkami zabezpieczona. Wygląda on ozdobno, takie, ale w środku jest coś po prostu bardzo gęstego, zawiesistego. Wygląda to obrzydliwie. To będzie to. To posmarujemy ci ręce. Dlatego właśnie cię wołałem, bo Jao nie ma odwagi pierwszy. Ja boję się, że to trzeba będzie wypić. Ale nie pij całego, bo... Na najpierw trochę i posmarujemy... W sensie nie wypić. Trochę zamoczyć palec i nie wiem, usmarować to lekko. Dalej. Otwierasz to, tak? Tak, otwieram. No, było ciężko, tam musiałem sztyletem gdzieś to odłupać całą tą łopatą. Okej. Okay. Odkorkowałeś to, okropnie cuchnie, stęchlizną, wygląda jak wnętrzności jakiegoś szczura przemielone, zgniłe i zalane krwią. Poczekaj, idę do posągu. Idę do posągu, którego? Do tego, który rozwiązujemy. Okej. Okay. Halo. Po drodze może ognie? Się zobaczył palec. Zamoczyłeś palec, tak? Może ogniem. No. Tak w sumie różne sposoby na śmierć. Ale nie sporą żaden jeszcze.
Może podpalić. Jeden się powiesił, drugi się upewnił. No, spróbować to ma. Nic się nie dzieje. Obsmarowuje ten pot. Co on robi? Co on robi? Widzicie, że ten przybiegł z jakąś butelką. No. I smaruje czarną, mazistą substancją posąg. Co ty robisz? Co tam masz? Nie, nie działa, odchodzę. Odchodzisz? Tak. Odbiegam w sumie. Odbiegasz. Jest tam jakieś naczynie? W tym pomieszczeniu waszym nie. Zamykamy, zatykamy. Mamy. Ja oszedł za tobą cały czas spadłem. Nie stłucz tego. To jest prawdopodobnie nasza ostatnia nadzieja. Jak na razie nic się nie zmieniło. Weź łyka. Tylko nie wypij całego. Nie wezmę łyka, jak to wiesz. No to trzeba sprawdzić, czy to działa jak masz. I zamykam. Okej, ja zgadza się na twoją decyzję. Poczekamy. Połóż to gdzieś w bezpiecznym miejscu, żebyś tego nie spił. Może lepiej ja to przypilnuję. Okej. Okay. Czekaj, jak coś chciał dziarnąć, to na... Czekasz na działanie tego, co na palcu masz. Ja panu podpal to. Próbuję. Dobrze, dobra. To wracam do nas. Mam pochodnie. Świetnie. Wracam do sali, mam wszystko. Oni siedzą, piłują. Próbuję go podpalić. Pochodnie przykładam do niego, próbuję go podpalić. W różnych miejscach przykładam. Osmaliłeś go. No niszczysz ten posąg w tym momencie. No. Nic się nie dzieje. Nie, powiedziałbym ci. Popysko od tych kobiet. No trzymaj tą pani. Patrz jak łąknie. No nie widzimy ruchomych części, bo podczas sprawdzania posągu byśmy to zauważyli raczej. No. Otworów żadnych też nie znaleźliśmy. Ale działa. Chodźmy do ostatniej sali. A przed tą komnatą była ta ziemia rozdarta prawda? Najwyższy czas. Tak. Posłałem Pelsa jak pierwszego. Może dałoby się to jakoś otworzyć. Bez mechanizmu, tylko na siłę. Ale on przyleciał, żeby wkraść. No dobra, no to zostawimy to. Też mnie to boli. Ale no trudno. Muszę zmienić tą kamień. Ja trzeba sobie się czuję. Daj mi ten. Nie, będę pierwszy. Przerwać mi. Jeśli się boisz. Ale ja muszę wymienić. Wracać do sali, tak? No, z powrotem. No. Widzicie właśnie, jak drżącymi rękami ja wącha jakąś butelkę. Nie wąchaj, bo się jeszcze ten zbrzydnie. Widzicie, że usiadł obok jakiegoś otwartego katafalku tej szóstki i walczy łyka. Sam z sobą. Łyka! Pomagam mu. Pomagasz mu? Spokojnie, dam radę. Tylko nie wiadomo, czy to jest to. No. Dlatego mówię ci, zrób małego łyka. W razie czego, Hans, ja dziękuję ci za wszystkie te przygody, które razem spędziliśmy. Nie jest już koniec twojego życia. Nie umrę. Masz popeki, a nie. Bierze łyk. Zciskając oczy, nie wiadomo czy ze strachu, z obrzydliwości tego płynu, widzieć, że zamiast wziąć łyk, po prostu musi poczekać chwilę, żeby to się wysączyło, ta mazista substancja z środka. Z trudem ją przełyka i z zamkniętymi oczami czeka. Otwiera jedno oko. Patrz, nie dzieje. Ręce. Nic się nie dzieje. Widzisz, przynajmniej zakosztowałeś ten smak. Chyba, że to trucizna z opóźnionym zapłonem jakimś działaniem. Dlatego nie próbowałem. Dargon, spróbuję to jakoś siłą wyważyć. Może coś da podnieść. No gdzie? No nie wyciąłam mnie z tego. To jest krasnoludzka robota. I ty to jest sakra.
Wchodzisz na wprost. Chcesz być idiotą, to proszę, próbuj. Myślę mi sobie wszystkim. Idiotą, to próbuj. Bo ja wiem, że to się da. To ja o. Ja też to nie wyjdzie. Ja już żywy ze strachu. W dupę sobie żądełku pójść. Biorę na Rgonda. Myślisz, że jak Alfred łapie cię, próbuje cię delikatnie podczas rozmowy niezauważenie przez sali na wprost. Do korytarza. Tam! Czy my jeszcze jesteśmy w ogóle w czwórce? Nie, jesteśmy już tu. Aha, próbujemy też dobra. Tam. Może być... Do piątki? Tam, mówię. Tam może być wskazówka. Gdzie? Na wprost. No i tak już nie mamy co zrobić. No faktycznie, jeszcze nie weszliśmy, no. To jedyne miejsce. No, właśnie. Ja porzucam sobie. I tak jestem ledwo żywy, to ja zostaję w tym. Może się za tobą. Za tobą. Aż za czy oni w ogóle zabierają się do reszty? Został tylko jeden jeszcze nieotwarty, przy dwójce, tak? Tak. No widzicie, że Jao po wypiciu mazistej substancji jest zawiedziony. Źle zrobiliśmy, nie tym, że po prostu wypił jakieś paskudne, dziwne coś i nic się nie stało. Wchodzimy tam. I powoli z Hansem zbliżają się do dwójki. Żeby. Tam no tak, Gremar w sensie ten był otwarty. Trzy już otwarte są i została tam ta dwójeczka. No i rzeczywiście zabierałem się za tą ostatnią. Widać, że już mają wprawę. Niepewnie zerkałem do środka. Widzę, że tam. Jakieś kolejne ciało, jakieś trupło leży, bardzo stare. I po chwili Hans nurkuje w środku, wyciągając jakiś wisiorek na łańcuszku. Prawdopodobnie zdjął już z szyi ten wisiorek. Wisiorek jakby... Czy widzi to Paul od razu? Wisiorek jarzy się lekko. Delikatnym takim blaskiem. Magia. Wypiewam. Pokaż mi, tak. czy to jest ten taki wisiorek? Tak. Wisiorek. Masz miecz! Masz miecz! To jest trofeum dla Jao. Jao dostał, ale Jao dostał w sumie ten. Butelkę. No, która nie działa. Masz miecz. Dostałeś, tak? Butelkę. Mówiąc, która nie działa, spojrzał na swoją rękę. No. Która nie jest już czarna. Dlatego ja dostaję wsiorek. Zrywam go. Tak. Nie przejmuję się tym, bo właśnie cieszę się tym, że druga ręka, bledna. Siedzie ta butelka. Ja odkładam butelkę. Co? A ja co? Ja mam butelkę, sprawdzam o swoje łakmany. Twój jest w czwórce. Odpuść. To znaczy, że mam punkt szczęścia. Dodatkowy. Rzucam na Wernę. Żeby cię podkusiło innego przerzucać. A sprawdziłeś swój? Co? A sprawdziłeś jeszcze swój? Sprawdzam, czy mu się jarzy? Tak. Oba się jarzą? Tak. O, mam wszystkie! Trzy. Po prostu minęła północ. Rzucam na Wivernę. 20. A Wivernę się wykluł? No właśnie, 25 szans, że się wykluje. A powyżej 90? Zdechnie. Że będziemy mieli jajecznicę. 07. Podam ci. Opisz mi to. Czekaj. Posłuchaj tylko na chwilę energię. Już za chwilę kompanii. Ja umarłem, to się cieszy z Wiwerny. W momencie, kiedy ja skaczę, przyglądając się swoim ręką,
Alfred próbuje odkorkować nerwowo butelkę, ale za chwileczkę mu wypadnie z rąk. Margot dziewa. Siobrownicy. Paul zauważył, że w swoim plecaku coś poruszyło się. I... Teraz bym mu co wypadło. Ja się przygotowuję, czy jakiś zombiak tam się ten... Jakaś ręka. Się, a na nią podchodzi. Zostaw! Zostaw! A, potwór niszczy! Od razu bym ją oswoić, jak ją tylko widzę. Widzisz, że Gila ją ze śluzu ledwo co, ślepa prawdopodobnie. Pojawia się małe stworzonko twoim oczom. Pomagasz mu odsłonić skorupki. To najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widzisz. Stworzonko, które w życiu widziałem. Tak! Oswajam ją, od razu. Myślę, że ona jest świadoma tego, co się dzieje. Przytulam ją, oswajam jest na ogładę. Widzisz, że w niemym krzyku 54. Otwiera... dziób? Który już teraz jest pokryty rzędem bardzo drobniuteńkich wypustek. Prawdopodobnie za kilka lat będą rozszarpywać twoich największych wrogów te wypustki, ale teraz... Alfreda. Bardzo. Steina. Pergląda na desen. Stein przygląda się narodzinom w grobowcu, szacując wagę ingredientów, które można by przyrządzić. Żartuję. Widzisz, że wiwerna jest ślepa. No. Nigdy nie widziałaś małej wiwerny. Wygląda paskudnie, jest obślizgła, lepi to jest się. Najpiękniejsze stworzenie, jakie w życiu widziałem. No, jesteś dużo ładniejszy. Gdy tylko podsunąłeś jej palec pod dziób, ukąsiła cię. Nie można, bardzo nie delikatnie. Można. Nie można. Aha, tak delikatnie. Moja wiwerna. Cieszę się. Nic ja nie ślubiałem. A ty co? No, tak. Sorry, wylałeś połowę, ale... Udało tak, połowę lasu. Udało ci się. Ale prawie do tego. Udało ci się. Ja wypił gdzieś jedną piątą z zawartości. Nadal paskudnie. Paskudnie pachnie. A ty masz osłonę. Dodatkowo w tej butelki pił ja. Jakie profesje ty masz osłonę? Zobaczyłem to. Nie, i tak, co ty myślałeś? Kurde, kiedy tak to było? Tak jak kiedyś było. A ja właśnie pilałem. Wypijam całość. Całość wypijasz do końca. Tak? Całą zawartość. To w takim razie dobra. Test musisz zrobić jakiejś odporności. Czy nie zimetujesz po tym? O, zista, stara substancja, która ohydnie pachnie. O, syropek wypijam. Nie udało się? W połowie gdzieś po prostu już nie potrafisz i wymiotujesz tą substancją. Posuwam butelkę. Nawet butelki nie zwymiotowa. Zostało ci pół butelki. Ale no, złapała cię torsja. Co ty robisz? Tu zatrzymało cię to w gardę, po prostu nabudowało ci się, tak jakbyś pił kisiel. Ja tak patrzę na to wszystko, ci temu się wypluwa jakiś spór, kurde, dzi ja piją jakieś nie te... wszystkiego. Jeszcze patrzę, się może przydać. Patrzę na to. A co jeśli komuś będzie jeszcze potrzebne? Bardziej wymiotuje. Nie myślicie, że pójdziecie tam sami? Cóż. W takim czasie naszej dwójki już nie ma. Więc nargodem, tak? Ej, co to za zatykam, biorę wiadro i idę po wodę. Okay. Wypłukać sobie. No dobrze, to dobrze. Też chcę tam iść. Idziecie gdzie? Na wprost? No. No ja też idę. Po 20 metrach spotyka się ścianę. I też tam. Och Boże, czyli trzeba ten ostatni otworzyć, żeby wejść tam. Ślepy korytarz. Wracamy do czwórki i kombinujemy. Jak szła ta piosenka? Jo! Chodźcie z nami i pomóżcie nas tą czwórką. To było paskudne, co zrobiłeś teraz.
Dobrze, może pomoże, no. Ale... Nudźmy osobę piosenki, może się nam przypomni. A co to za piosenka, pytają? Miała być losowa, więc kurde, skąd mamy zdać te szły, tak? Uszmy. Tak, no i co? No, ogólnie to sprawie było, jakbyście ruszyli dupę i coś tutaj wykombinowali, bo jak na razie to my tylko tutaj głupujemy. Usiądź się na kolana! To jest już bezczelne! Wszystko zabijamy, znaczy nie da się zabić czegoś, co nie żyje, ale... Wszystko zabijamy. A wy sobie zgadzacie. Wszystko tutaj. Kurde robimy, rozwiązujemy zagadki. Ale jak? Siedzicie i... Hans, kusztykając, widzicie, że ledwo co się porusza. Pyta, ale jak mam wam pomóc? Czego potrzebujecie? Jesteś historykiem tej całej historii, co się stało z tymi braćmi, tak? O, historykiem. No, ale sprawdzałeś to, tak? No tak. Jak, co się stało z czwartym bratem? Jaka jest historia Dilbara? To proste. No. Mówiłem o tym nawet, jest... Historia w pieśniach gdzieś tam, w legendach. Możesz zaśpiewać. Ludowy. Wolałbym nie śpiewać, ale... A może my byśmy chcieli. Ciąga z zapazuchy. Telefon! Ciąga. Kiedyś napisałeś coś takiego. Czwarty syn, Dilmar. To on! Przystojny. To już wiemy. Na jednej łódce skradł i pożarł serce. No to już wiemy, serce nie będziemy tam wkładać. Coś tam Jalmar odkrył. Może coś tam jest ważne. Muszę podać. Brata z żoną z Morę. Stracił raz w życiu dla niewiasty głowę. Ty tak chodzisz. Stracił głowę, dla niewiasty głowę. O, stracił dla niewiasty głowę. Trzeba mu odrąbać głowę. Trzeba mu dać głowę. A potem jest o piątym synu, ale... Pokaż to. Ludzie się... Odciąć głowę trzeba. Jak się doczytasz? No. Czwarty syn Dilmar, przystojny... Wierzę? Nie... Wielce. Przystojny wielce. Niejednej łódce skradł i pożarł serce. Gdy Jalmar odkrył brata z żoną zdradę... Zmowę. Stracił raz w życiu dla niewiasty głowę. Piąty syn, Gremar... Zaradnym zwanym złotem wypełniał burhany. To jest przepisane, to jest to spoko, no. Więc czwarty syn Dilmar, przystojny. No, to jest tutaj też. No i dobra, to jest ten czwarty. Dobra, w takim razie przekładamy się głowy. Stracił głowę. Przygotowaliście się temu już godzinę prawie. No nic. Trzeba odciąć głowę. Chyba tobie. Widzicie, że posąg jest już zalany krwią, jakimś jedzeniem, jakąś maść, tu ma taką czarną przez twarz, którą nie zrobił Alfred. Ja zawsze ściskam tą kulę w ręce i ona tak... Ja nie mam wiecza, wyjazd głowy Paula. Rzucę sobie teraz inteligencji. 23. Udało ci się, po kilkunastu minutach. Znaczy tak, wiesz, tak mimowolnie mi się... Okej. Okay. Tylko to nie jest wielkość tego przedmiotu. Wkurwiony? Ale więc jest mniejsza. Polej tam tego. Czasami się robi, co? Polej tam tego. Tam bywa? No tak. Obrazek się z tego robi. Nie mam jeszcze? Nie mam? Nie. Ja też to wstawię. A się coś mi tam nie pasowało. No. Ładnie. Trzeba mu odciąć głowę. Czwarty syn Dilmar, przystojny wielce, nie jednej młódce skradł i pożarł serce, gdy Jalmar odkrył brata z żoną zmowę, stracił raz w życiu dla niewiasty głowę. A to musi być głowę. Jalmar. O kurwa. Głowę Jalmara trzeba. Gdzie jest Jalmar? Jalmar to była. Co? To jest jedynka. A tam była kula. Czy tak? Ale ktoś próbował mu dać. Trzeba głowę Jalmara tam przynieść chyba. A co z nim było? Ktoś... Trzeba było mu. No stracił dla niewiasty głowę. Nie, ale wiesz. Trzeba uciąć głowę. Ja wiem, ale głowę. Trzeba było mu. Tu trzeba wziąć od niego czaszkę. No, chyba tak. Czy głowę? To było dziwne.
Dotychczas to nie były żadne rzeczy takie jakby, które potrzebowaliśmy tylko stąd. On jest jedynym, o którym nie wiem, jak były takie nie. rzeczy uniwersalne. Ale jak to musisz obciąć głowę, jak to jest marne? Czy... Nie musimy obcinać, po prostu ją wyciągnie. A jak będzie połączona z kręgosłupem, to możesz rozwalić kręgosłup. To rozwalić kręgosłup, dobra. Nie, no to oni. Ja nie jestem szabownikiem, ja tutaj tylko, ja tu tylko towarzyszę. Albo trzeba uciąć głowę posągowi. Ja to robię dla dobra nauki. No to odetnijmy, no jak się nie uda, to albo trupo dalej. No właśnie. Jeżeli to jest jakiś mechanizm... Rozwal posąg! Powodzenia! To ja bym odciął dla pewności już temu królowi głowę, znaczy Tilmarowi. Albo nie, chyba właśnie nie da odciąć głowy. Nie wiem. A jak ma ręce poukładane ten posąg tu? Gdzie tu? No w czwórce. Mówisz o czwórce, czy no, o czwórce mówisz? Dumny posąg niezwykle urodziwego mężczyzny siedzący na tronie. Patrzy. Usta ma zamknięte. Tak, patrzy na wszystkich, którzy wchodzą. I rozumiem ręce na poręczach. Na oparcie. No, w sensie na oparcie. Uderzam sztyletem w szyję tego posągu. No, nic się nie dzieje. Próbuję podważyć głowę tego posągu. Test krzepy. 2, 0, 2. Weszło mi to. A ile masz tej krzepy? 14. Czyli jeden sukces, tak? Tak. Więcej się dał. Wszystkie sukcesy. To nie jest jeden sukces, są wszystkie sukcesy. Poczekaj, bo... Podważam głowę. Muszę tego... to przemyśleć. Zaparłeś się. Rozumiem, o tam o kolana, no i... Pękło na szyi. Po prostu zniszczyłeś ten posąg. Zniszczyłeś ten posąg i... pęknął na szyi. Ale nie da się go bardziej wyciągnąć. Ale poruszył się. Tylko, że coś go trzyma. Trzeba pociągnąć to głowę, albo skręcić coś, no. Mówisz, ja to no dziwne, bo tak! Bo pęknięcie biegnie przez całość. No? Ten kamienny, natomiast nie możesz jakby zdjąć tego z tej głowy, mimo że pęknięty jest cały. To ja spróbuję, no. Proszę. To jest krzepy, tak? Rozumiem. Nie wiesz, nie, siłowo skręć, to robisz. No, na porządek. To teraz. Że lekko wygnął. Co? No mi weszło, na pewno. No okej, okay, no próbują sami się siłować. No mam 40 na 54. W końcu tak się rozkruszyła ta część na szyi tego kamienia, tak już to zniszczone, że taki większy kawał gdzieś tu pod pół twarzy mu odleciało i widzisz, że w środku jest łańcuch po prostu głowy doczepiony, który jest napięty, jest drobny łańcuch, który gdzieś trzyma coś gdzieś głębiej, a w szyi jest jakiś tunel, w którym ten łańcuch gdzieś znika. No to chcemy zerwać łańcuch. Jak? Nie, trzeba pociągnąć łańcuch. Jak? To zrobisz, to zamknie się sarkofag z jedynką. A w sensie to będzie... Z czwórką. Z czwórką. Czyli tak jakby głowę musimy pociągnąć. Tak, pociągnąć i od ten sarkofag wiesz. Tak jak na tego wieszaliśmy. Ale to nie mamy jak tego zrobić. Odrąbać głowę i ciągnąć za łańcuch, nie? Niech na tym załamaniu tego posągu ten łańcuch się bierz. No dobra, to ciągnę. Ciągniesz głowę dalej. Nie wyszło. Trzyma. Kruszy się tylko dookoła tej szyi. Tu już masz rozchechłane w tym miejscu. No, zniszczony jest ten posąg, gdyż ma taką wyrwę już przy szyi, że widać tą jakby... kanał w kamieniu wydrążony i jakiś łańcuch przymocowany do głowy. Widzisz, że coś z dołu mocno go trzyma ten łańcuch. Gdzieś wewnątrz no. posągu lub gdzieś niżej jeszcze pod posadzką. To w takim razie, skoro posąg pęknął,
na środku, to może wziąć miecz i po prostu go rozpierdolić cały środek, żeby zobaczyć, jak wygląda mechanizm. Może przesunąć posąg, bo ten łańcuch pewnie, wiesz, jest jakoś tak gdzieś w tym, nie? No. Jak przesuniesz cały posąg, to pociągniesz łańcuch ze sobą. No dobra, i kto mi pomoże z tym posągiem? Kto jest? To wszyscy, posąg. Wszyscy spróbujmy go. Posąg ani drgnie. No, ja tak właśnie myślałem. Próbowałeś się wcześniej. Rozdraw tą szyję. Wyciągnij po cały. Byłem przekonany, że czwartym elementem jest miłość. Czyli co, jest oderwany kawałek głowy i wystaje łańcuch. No i trzeba ten łańcuch pociągnąć na tyle mocno, żeby otworzył ten mechanizm czwarty. No to tak? Nie jest tego łańcucha pociągnąć. Po prostu musimy wszyscy go ciągnąć. To jest tak ciężkie, że nie da się pociągnąć. No to jest jakiś mechanizm, który ci wyciągnie cały grobowiec po prostu, tak? Ja myślę, że nawet nie o to chodzi, tylko jest w środku posągu, bo my go chcemy, myślę, teraz przeforsować. Nie znaliśmy rozwiązania, tylko chcemy przeforsować. I jest w środku jakiś mechanizm, który po prostu nas blokuje. Takie jest moje zdanie. Po prostu trzeba odciąć ten łańcuch. Żeby popuściło i całe to takie... I wtedy właśnie jakiś mechanizm wejdzie i ten... Też to jest opcja, ale co jak nie? To 50-50, nie? To nie brzmi jak dobre rozwiązanie. Ale to jest bo, wtedy, jak odetniesz, to już nie masz powrotu. To jak nie. Najpierw spróbujesz. Ale nie, może go pociągnąć do tego łańcucha i go spuścisz. I jak się nic nie stanie, to po prostu to mnie pociągniemy łańcuch i mamy. A to dali na tańcu. Też tak może być, że nie może popuścić. Pukam w klatkę piersiową tego... Kamień. Żadnego nic... Serce z kamienia, no co zrobisz? Że też dynamit nie ma. Ale jaki się odbył, prawda? No. Chyba nie wiem, czy macie, nie macie. Może macie. Dynamit? Kurwa. Nice. Iść pod dynamit? Nie, pójdę. Nie. No jak nie siłowo, to jak? No. Dynamitem. Jak nie siłowo, to dynamitem. No tak. No ja mówię, że macie jakiś inny pomysł. On pęknął też po boku, tak? Pęknął przy szyi. No przy szyi, mówię tak jak ten. No, dzięki temu widać, że tu jest jakiś kanał, jakiś otwór. Po prostu gdzie ten łańcuch, który jest przyczepiony. Mieliśmy kilof. Kilofem. Kawałek po kawałku. No mówi ci, rozdrapać szyję. No i iść tak, jak idzie ten mechanizm. No. Aż czy tam łańcuch. Zobaczycie, gdzie on dąży. Pamiętać, żeby nigdy nie grać z wami w D&D. Tam tego jest mnóstwo. Za każdym razem byście tak robili. proszę. Rozłupujecie kilofem klatkę piersiową posągu, żeby zobaczyć, gdzie znika... łańcuch. Ten łańcuch, tak? No. No chyba, że znajdziemy potem jakiś mechanizm, który... No pewnie aż w dół pewnie iść. Założysz ten łańcuch, idzie aż w dół i tam jest coś gdzieś w tym... No, zaczęliście dłubać, rozłupując tym, robiąc tym otwarcie klatki piersiowej. Sekcja. Widzicie, że kanał rzeczywiście wydrążony po prostu jest wzdłuż tego posągu. O. Że co po prostu nikt nie w dół leci, aż do tego fotela, tego tronu. Natomiast w pewnym momencie, dłubiąc tutaj po prostu tą klatkę piersiową, ta głowa z tym łańcuchem robi coś takiego. Zapada się do środka. Zapada się do środka. Mając po prostu zniszczoną tą strukturę, na której była podtrzymywana, ten łańcuch ją ciągnie na dół i gdzieś tutaj na wysokości krocza się zatrzymuje ta głowa. Czy my słyszymy, że coś się dzieje tam tak, w sali? Słychać dźwięk. Udało się! To ja więc mówiłem, że trzeba złapać głowę! Kto to mówił? Najpierw słuchaj, że łańcuch upierdolić, byśmy upierdolili głowę. Nie róbmy tego, bo to głupi pomysł, wcale. Zamknij się, człowieku. Uderzyć się? A co jak ci się siebie gdyż stać tego? Zastygnąć się, Franciuszki! No, na tak!
Tak, podnosi. Dokładnie w tym miejscu. Działa! Czwórce. Działa. Rozwalmy to. No pianij już do swojego grobu i zobacz, jakie tam masz. Co tam znajdziesz? Książeczkę, wieczyk. Może laseczkę, bo to... Ale to jest serio. Ostrożnie. To będę ryzykował. Minęła północ, mogę cię leczyć. Widzisz, że bywa? Nie wyleczy. Po pierwsze nie wyleczy. Ja leczę Feliksa, bo... Nie. Ja to zaraz coś pisze. Nie. Ale ja oczekam. Czego to on ci ma leczyć? Z obrażeń. Poproszę cię. Alfred, co robisz? Po chwili. I coś robi. Ja to rzeczywiście... Zaraz tylko... Wszystko jedno. I rzucacie. Płytę. Idźcie! Nurkuję? Słyszę, słyszałam! Biegnę! 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 Że jest ciało? Jest ciało. A chcę widzieć, co wyciągają. Wbiegasz do sali? W stanie rozkładu! No, takim podobnym jak tamte, czyli jakieś fragmenty tylko kości, bardzo stare fragmenty, jakieś sprzączki, tylko jakieś metalowe elementy, praktycznie z tego materiału, który tam był, został tylko proch. Ale i tak jest całkiem dobrze zachowane, bo wszyscy w stanie potrafić rozpoznać, w którym miejscu jest czaszka, w którym nogi, jak było ułożone ciało. No, wskoczyłeś tam, nie zdążyłeś nawet, żeby ja przytrzymał tą płytę, żeby się nie rozpadła. Po prostu nie utrzymał jej, spadła na podłogę, pękła cała płyta z napisem Dirmar Dragor. Tak? Dobrze mówię? Mhm. Po przeszukaniu zwłok, żeby nie powiedzieć z deszczeszczeniu, zauważyłeś flakon znowu z jakąś macistą zawartością. Masz szczęście do tych macistych zawartości. To było tak, że on to chował. Ten jest dużo mniejszy. Wszedł i nie zauważył nawet, że był po prostu... chował. To leczysz mnie czy nie? Ale to mnie najpierw nie... Ominęła północ, mogę ich leczyć, nie? No tak. Jakbyś uciekłeś. Jestem w grobie. Po kolei. Jestem niesamowicie przygotowany. Co wiem przypadkiem, jestem na wszystkim przygotowany. Ja już wiem, co ty robisz z rzeczami po naszych imprezach. Dosłownie wosk. Koincydencja. No to jest taka trochę legendarna już. To ma swoją historię. Dokładnie tak. W takich proporcjach, dokładnie w tym samym kolorze. Wyciągam moje narzędzie chirurgiczne i najpierw leczę Feliksa, bo biednego uderzyłem. Jest mi, mam wyrzuty sumienia. Więc staram się tego Feliksa naprawić troszkę. Ja tylko kiwę głową. Co za pomocą moich zajebistych narzędzi chirurgicznych. Że... Ty też, tak? 63. Bardzo dobrze. Przerzucam. Ustąpywało. Debiele czy najpierw, tak jak mówiłem. To by się nic nie stało, tak? To by ego skarżył. 78, no... A tak? To jest 47. Zastanawiam się, co jest w tym małym. O, 47. A właśnie w tym małym jest podobnej konsystencji? Nie. No, ale masz 10. Tak, mam 10, weszło. No to proszę, rzuć. Dobra, nie będę zabrać jeszcze. Dziękuję. Widzisz? Widzisz? Chciałbym. Trzeba było się przed kolejkę tu? Ty się tak nie podskakujesz sobie, okej? No, muszę podskakiwać, bo jestem niski. Co się wydarzyło? Wyleczyłem Nargonda do pewnego. Za jeden punkt. A Feliksa nawet z przerzuceniem punktem szczęścia nie wyleczyłem, nie wyleczyłem wcale. No to się sprawiedliwe. No i Alfred. 21. Widzisz? Alfred też poczekał na swoją kolej. A za jeden. Dopisz sobie 5. Dopisz sobie 5. Czyli mam 9. 4 miejsce. A ten flakonik, który to miałeś, to marzył. Masz go dawać? Nie. To jest korzystanie z wiedzy gracza, nie? Z wiedzy postaci. Nie, bo ja widzę, jak on jest nagle ozdrowiał. Czujesz się znakomicie. Mimo, że Paul kręci nosem, że tam no trochę mu ten szwy nie wyszły, ale ty się czujesz znakomicie. Nic się praktycznie nie boli. Ja już taki szary jestem, blady praktycznie. Widzisz, że Felix tam ledwo zikł. Bo się ubrudziłeś. Ja potrzebuję... Właśnie, byłem po wiadro wody. Wylewam te wiadro wody na niego. Na kogo? Na Felixa?
Bo jest szare, ja obrudził się. No, Alfred wylał na ciebie wiatr wody. Kurwa, czemu wylałeś na mnie wodę? Mi jest zimno i teraz przemokłem jeszcze cały. Pan jest ledwo żywy. A teraz jest przeziębiony. Biorę kamień i rzucam. Odwracam się plecami. Chyba kaczki. Odwracam się plecami, byle byt nie stół po prostu. Ja, nie. Co mi kości? Nie ma, nie możesz rzucić. Nie ma kości. Kości i zakupkiem masz. No właśnie. Broń improwizowana. Przerzucam. Nie udało mi się. Tylko cię postraszył. Jeszcze raz mnie oblejesz wodą. Dawaj mi ten flakonik. Ja tu zaraz zginę. Pierniczam do tej ostatniej sali. Biegniesz tam, tak? Bo masz chodu? Ja to było dobre. Dobra, panowie, chodźmy za nim. Nie. Okej. Okay. O, biegnie. Czy się prawdopodobnie, że nie ma tej ściany, zatrzymuje się i woła. Nie ma ściany! Jest ściana. Ale jest niedługo, to wtedy mówię. Dobra, to w takim razie chcemy się przyjrzeć ścianie. Może jest kurde jakiś otwór na jakąś kurde. Bierzemy kierow i się. Siłowo! To jak nie pójdzie, to jak? No? Siłowo tą kampanię przejdziemy, jak nie. Mamy dynamit jeszcze, tak? Tak? Tak. Wtedy wszystko się zapali, ciebie powaliło. To jest solidna krasnoludzka robota. Też mam mokrą koszulę. Ty masz tego koszulę? Felix, próbowałem, prawda ci próbowałem. To było wiadro wody, bo ja miałem jakieś nie borki. Czekaj, kupałem wiadro wody. Trzeba powiedzieć, zanim strzelałeś z procy, jak już prawie zabiliśmy tego kościotruba. Przepraszam. On i tak wygląda na martwego. Od początku. Już ty zaraz nie masz. Dobrze, co to się coś? Słucham? Ściana prosta, bez niczego? No, jest szczelina. Przy ziemi. Na całej wielkości. A, na wielkości ścianę. Na środku. Na pod sufitem. Nie, ale odróżnia to od tej zasklepionych fragmentów korytarzy, które były wcześniej. To inaczej. Czyli jest zarośnięta brudem, ale jak tam zaczęliście grzebać sztyletem gdzieś, to oczywiście jest szczelina. No, to chcielibyśmy się jeszcze przyjrzeć pewnie ścianom po bokach. Nic nie znaleźliście. Ściana ze szczeliną. To włóżmy może w nią sztylet. No już to zrobiliście, dzięki temu mówicie, że tam jest szczelina. Niewielka, ale jest. Ha. Bo w sali się nic nie zmieniło. No ale to powinno działać, że wszystko już zrobiliśmy. To wszystko zrobiliśmy, po prostu rozkradliśmy grobowce. No właśnie. No. Wy rozkradliście grobowce. My rozkradliśmy grobowce? Tak. Tak? Tak. No ale nie wydaje mi się. Ja tu jakieś negatywne fluidy wyczuwam, panowie. Spokojnie. To ty zacząłeś. Ty je prawie zabiłeś. Czym zacząłem? Ty zaczęło pisać z twojego plecaka, czy gdzie tam trzymasz. Ewidentnie jest głodna. A ty co do jedzenia? Tak. Co? Afena. Feliksa. Wiesz, że najbliżej śmierci, ale my nie jemy swoich. Nie jemy patliny. Nie jemy patliny. Nie jemy swoich. Nie jemy kolegów. Lepiej nie odwraca się do mnie plecami. Obracam się plecami. Może wy coś, czy ta szczelina świeci kolorami? A czy ja świecę kolorami? No, no dobrze, to siedźmy i patrzmy tą szczelinę. Ha? Dalej ma ten balejarz? Zakrwawiony, tak? Tak, już znaczy. Ma już odrosty. Duży odrosty ma, no. Włóżmy dynamit tą szczelinę. Czekaj, jak myślisz, może da się coś tutaj zrobić? Nie, nic, no ja szczelina. Jak tu wszystko zatkniecie, to się będzie dało zrobić. Nie wiem, czy wiecie, ale jesteśmy w pizdu pod ziemią i mamy wolgangę na plecach. Stein właśnie uderzył głową Paula o ziemię. Nie, właśnie zobaczyłeś, że uderzył kulą, która jest, ma kształt twojej twarzy. I głowy właściwie. Tylko trochę mniejsze. To odsuwam się od nich. O, on jest dziwny. Wszystko. Ja myślę, że coś tu jest w ogóle. Wszystko jest nie tak.
Odkąd ty zeszliśmy, wszystkim odbija. Wszystkim odbija. Ty strzelasz do kolegów. My się kłócimy. Ten lepi głowy, ten ma jakieś zwidy. Tej, uspokój się. Zatykam kuli. No ja tu jestem najspokojniejszy, nie wiem czy wiecie, ale jak słucham was od dobrych... Nie wiem, ilu, to każdy by zwalezał. Zauważyłeś, że Felix dotyka twojej kuli. Niepostrzeżenie. Uderzasz kulą, którą uformowałeś w kształt mojej głowy. To nie jest spokojne zachowanie, po pierwsze. A kiedy ja to zrobiłem? Jak nie, to w ogóle zrobiłeś? To nie jest spokojne zachowanie. W ogóle całkiem dobrze ci idzie. Gratuluję, gratuluję ręki. Jesteś prawie pewny, że twarz, wyraz twarzy tej głowy jest jakbyś był martwy. Prawdopodobnie w taki sposób sobie wyobrażam cię. Jak w ogóle to zrobiłeś? Przecież ta kula była jakaś super twarda, tak? No. Tak. Tak. I nie dało się uszczerbić mieczem. No nie. Dlaczego ona teraz kształt mojej głowy? To jest dobre pytanie. Tylko jak otworzyć drzwi. Skupiam się na dynamicie. Chciałbym mieć laskę dynamitu. Okej. Dużo, dużo. Rzuć sobie. Zaczynam stukać tam tą ścianę. 17. Widzicie jak kula? Rozumiem, że robisz to przy wszystkich. No tak. Po prostu... Widzicie jak kula powoli zna formować się z twarzy niziołka, zmieniając kolor jednocześnie. W laskę dynamitu z kawałkiem lądu wystającą. No co ty teraz tak patrzysz? No, skończyła się formować. To mam zamiar. Pojdzie w szczelinę? Spróbujmy. W ogóle, czy to odpali, czy to jest taka jakaś atrapa? Może pomyśl po kluczu, nie wiem. Kurczę, już to miała być twoja wiwerna. No wiem, w ogóle kładziemy to pod tą ścianą i... Nie no, w tym samym dziwu, co nie? Okej. Ja w ogóle, kto to próbuje odpalić? Czy to jest tylko metal w kształcie, w kształcie? Ja trzymam już się na końcu sali. Przykładam pochodnie do lądu. Spierdalam! No, ja tylko opuszczam cię. Odpalam ląd, spieprzam też. Nie udaje się odpalić tego lądu. W ogóle się nie zapala. Ale to metalu, zmienia kształt. Tak, tak! Bo to było super twarde, tak? Nie umiałeś tego wyszczerbić mieczem. No nie. Więc mógłbyś pomyśleć o tym, że to jest tak cienkie, że wejdzie w tą szczelinę. I długie. A potem pomyśleć o tym, że to jest tak szerokie, że to rozepchnie tą szczelinę. Uuu, dobre. No dobra. Co te niziołki mają na głowie? Ale muszą być długie. Głównie chleb, jak jedzą. Słucham? Nie. Nie wyszło ci się. Jest dalej dynamitem. 96, no ale... Czy coś się dzieje z kulą? Może ja spróbuję. Na magię? Na inteligencję? Myślę sobie, że ten pomysł był tak głupi, że on nie mógł się udać. Dajcie mi to! Niziołcie, pomysł? Zobaczymy, tak. Czy da radę. Skupiam się. Myślę sobie o najcieńszej rzeczy, jaka przyszła. Bardzo cienka taka... Myślę sobie o gigantycznej wykałaczce. 18! Na inteligencji 42. Rozumiem. No, nigdy tego w życiu nie robiłeś. Nie masz pojęcia, jak to sobie wyobrazić, ale nie musisz. Kula zaczyna powoli zmieniać kształt. W coś bardzo cienkiego. Jestem czarodziejem! Ostrze. Nawet nie musiałeś spadać magii. Wow. Pytanie, jakie są tego efekty boczne? Dobra, i... Zamieniasz to, jest coraz większe. Robisz z tego po prostu płytę, czy nie tak, wiem, to tak, co chcesz. Tak, no, nie tak, wiem, tak. Jakąś... I chcę to włożyć w tą szczelinę. Dajesz radę. Na początku jest ciężko, ale rzeczywiście daje ci to włożyć, to ostrze. Trzymam to. Tak. I teraz myślę o tym, że coś musisz tak rozepchnąć. Ja spadzę oczywiście.
Okay. Tworzą nie, takie nie. przejście, takie wiesz, w bramę po prostu, tak, no? Futrynę. Rozumiem. Masz się zamienić w futrynę. 70. Punkt szczęścia. Ostatni. Z talizmana ostatniego. 81. Nie myślę, bo to jest... Długo myślę! Nie myśli. Bo ty nie wiesz, jak były w kopalni. Mam górnictwo, więc wiem, jak się robi szyby. I a jakby więcej ten... osób dotknęło tego... Chwytam i chcę zrobić taką konstrukcję, po prostu obudowę kopalnianą. O! Ty pytanie, czy ja mogę? Rzucę sobie na inteligencję. O, 27! No, słyszycie, że ściana się kruszy. Po prostu pęka pod pęczniejącą kulą. Ale no, kula nie robi jakiegoś ładnego, dużego wylotu, ale... Krasnoludzkie takie. Ale taki otwór, że rzeczywiście wypełnia taką bańką mniej więcej w podobnych rozmiarach była objętościowo. Wykruszyła całą ścianę z dużą łatwością. Po prostu pęka jak jakieś ciastko. Okej. Pękało do wielkości takiej, jak była ta kula, tak? Mniej więcej. Czy da się to wyciągnąć? Tak. Spróbuj. Próbuję. No. To skrzepy. Weszło. I to dużo. No, wyszarpałeś to. I możemy teraz ocenić, jak grube to jest. Tak, widzisz, że to jest jakieś 12 cm ma. To jest ścianka po prostu zrobiona. Dałoby się przez to przejść dalej, tak? No nie wiem, to jest takie... No, na razie jest za mało, ale możemy teraz, jak już jest punkt zaczepienia sensowny, to możemy gdzieś po prostu... Czy po drugiej stronie jest dalej korytarz po prostu. No, uważaj, chcemy się jeszcze z tym bawić. Myślę o kilofie. No mamy kilof przecież. A zrobię lepiej. Diamentowy kilof! Taki kilof! Jeszcze raz. Zrobiłeś ten kilof, tak. Ale ten kilof jest taki. Pamiętajcie, wchodzimy w obszar tak, całej tej mniej więcej wypełnienia tą masą tej... No tak, że... Są przedmioty tak do 20-30 cm tej wielkości, nie? Nie większe. No to bierzemy kilof. Daj mi, ja się z mojego listwie. To będę stukać łopatą. Gdzie trzeba? Przekuliście się przez tą ścianę. Załóż swoje świetlice. No to skoro się przekuliśmy, jest już takie przejście, żeby krasnolud mógł przejść. Gdy doszedłeś do połowy tej ściany, to zauważyłeś, że w środku jest jakiś pręt w tej ścianie. Prawdopodobnie przy odpowiednim nacisku z jednej strony coś tam się obróciła, gdyby odpowiednią siłę przyłożyć. Tak jak drzwi obrotowe. Ale no nie próbowaliście tego. No. No, wykorzystajmy. Udało wam się zniszczyć tą ścianę. Odpowiedni sposób do drużyny. No i co? Korytarz. Nic za nim ciekawego nie ma. Jeden zakręt, drugi zakręt i wejście do pomieszczenia. No pochodnia. Kto tam wchodzi? No to ja wejdę pierwszy. Mam pytanie. Z gdzie tam włócznią? Skończymy kampanię nie. dzisiejszym dnia? No. Niestety nie. A, no nieważne. Myślałem, że tak, ale widzę, że nie. Nie, bo tak to ja mam dosyć duży, ale... Nie będziemy tego cisnąć na siłę. Myślę, że za chwileczkę skończymy. Jak chcesz, żebyśmy byli żebyś był na bieżąco, więc... No. A ile ci stało? Jakieś 3 minuty. To nawet teraz możemy skończyć, jeśli chcemy, bo teraz też jest taki krytyczny moment. No, chyba, że coś po prostu jest takie, że przejdziemy i tam rzeczywiście... No pomieszczenie, nie? No, idziemy wszyscy, no, raczej nikt nie zatrzymuje się w korytarzu. Chyba, żeby się zatrzymuje w korytarzu. Sala jest pusta. Nie ma nikogo, nie ma posągu. Żanek Malowideł. Jest tylko jedna rzecz. Wielki demo chaos. W przeciwległej stronie, na przeciwległej ścianie wejścia znajdują się 3 tarcze. Takie. Między nimi jest wyrzeźbiony w ścianie trójkąt.
wgłębieniem. Tarcze są wypukłe na zewnątrz. Rozumiem, że one są tak, jedna jak położona kartka, tak? Tak jak położona kartka właśnie, okay. Tak. W kształcie trójkąta, gdzie na dole jest podstawa. Dobra, dobra. Jedna z tarcz jest uszczerbiona. Przy każdej z tarcz jeszcze jest symbol na ścianie, ledwo widoczny, w postaci kreski, kółka i kropki, tak to nazwijmy. Pamiętam to. To jest tutaj. Jak już będziemy to się z tym bawić, to tu jest 0, 1, 2, 7. No to tyle mamy, ale to nie wszystko. Czyli... A, to może starcie, bo są potem tylko połączenia kropek i kresek. No tak, i ten. No. No to okej. No pytanie, jakie... Trzeba będzie to rozszyfrować? Tak, pewnie trzeba będzie do trójkąta kręcić coś tam. No. Masz najlepszą krzepę, więc będziesz kręcić. Albo wysadzić. Jakbyśmy to wysadzili. To bym zawalił to pomieszczenie na was. Myślę o stetoskopie. Nie masz pojęcia ten stetoskop. No okej. Okay. Poza tym on będzie nagi. No to co, kończymy, tak? Rozumiem, że to jest moment, w którym chcielibyśmy zakończyć, żeby wszyscy zabierali rzuty w historii. Daj spokój, jeszcze będzie z nami jedna sesja. Jeszcze do żaby pokonać Spirek. Także dziękuję w takim razie za dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję również. Dziękujemy. No, Niziołek wyszedł. Niektórzy wyszli bez żadnej nagrody, a niektórzy wyszli z dwoma. Trzy. Tak. No, Niziołki. Generalnie. Z tego co widzę. Klasyczni złodzieje. Szapownicy go. Tu! Takimi tragawce. Robię to, co prawie codziennie. Więc tak. O nie. Poczuło się teraz. No, ja napiszmy sobie, piszcie sobie tak, po 80 punktów każdy za całą dzisiejszą sesję. I teraz tak. Paul 10 punktów za użycie kuli. Tak, tak. Zdecydowanie. To może po kolei sobie to przeanalizuję, co tam się wydarzyło. Co myśmy tu mieli? Mieliśmy salę z posągiem, który go podnieśliście. Czy to był czyjś konkretny pomysł? Kasper, napisz co piątkę ode mnie. Ok. Musimy podnieść? To raczej było dla wszystkich oczywiste. Ale co? To trzeba powiesić posąg. A to logiczne było. To było konstrukcja samego pomieszczenia, to już od razu. Dobra. Woda też była łatwa. No w sumie jedynie ta czwórka była taka niejasna, nie? Czwórka taka była niejasna. Ciężko, kurczę, wskazać konkretne osoby, które tam jakiś pomysł dały. A to podałeś się pasa? No, tutaj było Stasia takiego grupowego tego. Na przykład przebicie Lazmara, które było pierwszym. Dałbym 5 punktów Paulowi za to, że zainicjował. Dobra, tak, ja muszę cześć. Na razie. Nie dał punktów wam. No, okrzyczymy go zaraz na Facebooku. Coś było na pewno jeszcze bardzo ważnego. Była sytuacja w korytarzu z Alfredem,
ale ona skończyła się niczym, więc tego nie mogę jakoś... A, z knefem. Była jeszcze sytuacja, a co ty zrobiłeś za czar dzisiaj? Żaden. Żaden. Tylko sprawdzałeś, czy coś jest magiczne, nie? No, wszystko świeciło na kolorową dyskotekę. Bo. Kurczę, i co? Nic, tak po prostu? Nic więcej? Czy dużo się działo? No, dużo się działo, ale od żadnej osoby nie było to takie. Zróbmy to tak, żeby jednak docenić wasze starania, bo poszło wam to całkiem zgrabnie. Przecież to nie było nic skomplikowanego tak naprawdę, jak no, patrzycie na to na pewno z perspektywy. Wpiszcie sobie jeszcze wszyscy po 20. A czy ogólnie, no bo też gdybyśmy nie mieli wszystkich części zgromadzonych, to by było ciężej. Ale tak. To jest też konsekwencja tego, że wcześniej... Nie mieliśmy wszystkich części zgromadzonych, tak? I w pewnym momencie było ciężko. No tak, tak. No to było widać po tej czwórce, kiedy już byliśmy już nawet zlitowani. Gdzie no. Natomiast... Jakbyśmy zabili Hansa i ja, to mielibyśmy wszystkich. Wierzcie mi, że ten scenariusz przewiduje no. Od bardzo wczesnego etapu tej przygody rozwidlenie jej, że albo żyje Hans, albo żyje Jao, albo nikt nie żyje z nich i wy macie no, to można było się, kto nie wyskujecie. A tak? Bawimy się błędzką. Za odgrywanie dzisiaj dałbym punkty... Steinowi i Paulowi. Po 5. Tak. O, ja no daję Felixowi. A druga piątka, no ja mam dylemat, kurde, bo cała reszta mi się podobała. I Alfred, i Stein, i Paul. A ja dam chyba Alfredowi. Dzisiaj dawno mu chyba nie dawałem, a wszyscy tak mi się podobali. Ja myślę, że dam piątkę Felixowi. I to będzie jedna piątka, którą dam dzisiaj. Bo nadyszkę mu trochę zabrakło. No, nadyszkę na pewno nie zasługiwał. To ja Felix z tej. Felix i Paul. Muszę zastanowić, zobaczyć sobie. No dzięki. Sesji. No dzięki. To super. Mogą no, być jeszcze bardziej super. Ale spoko. Alwet, jeszcze masz od tego, od Felixa. I ty, Jarek, też. No super. No. Popiąłam 205. Wobec powyższego jestem prawie pewien, że następna sesja musiała być w komplecie, ponieważ będzie sesją prawdopodobnie finałowo kończącą pewien etap tej kampanii. Jeżeli będziecie oczywiście chcieli, czy sama... No, zresztą. Porozmawiamy za następnym razem.